Cześć, z tej strony Łosiu, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale z serii unboxingów. Dzisiaj otworzymy sobie coś technicznego i coś dla ucha, a mianowicie rekorder H1 firmy Zoom wraz z zestawem akcesoriów. Rekorder ten posłuży w połączeniu z mikrofonem Rode SmartLav+, który ostatnio kupiłem, do nagrywania materiałów, kiedy nie będę mógł skorzystać z mojego stacjonarnego mikrofonu, czyli Blue Yeti. Czyli jeśli najdzie mnie ochota na jakiś vlog jak to się mówi, z terenu, być może jakąś relację z targów, to właśnie przy pomocy tego zestawu będę nagrywał dla Was dźwięk. No i przy okazji, jako że przyszedł do mnie ten rekorderek całkiem niedawno, postanowiłem nakręcić materiał, żebyście zobaczyli, co kryje się w środku. A więc do dzieła! Oto zestaw, który sobie otworzymy. Składa się on z dwóch opakowań. Jedno z naszym rekorderem, drugie z zestawem akcesoriów. Oczywiście rekorder pójdzie na pierwszy ogień. No, pudełko jakie jest, każdy widzi. Myślę, że tutaj nie ma się co rozwodzić. Z tyłu wypisane zalety naszego produktu, że super nagrywa, w super jakości i tak dalej. 10 godzin daje radę na jednej baterii i tak dalej, i tak dalej. Najważniejsze jest to, co jest w środku opakowania, czyli tu jest z tyłu wypisane, że jest i rekorderek. Jest karta microSD, czyli no bardzo fajne, że dodają ją w komplecie, żebyśmy mogli zacząć już działać. No i oczywiście bateria, czyli dostajemy cały rekorder, można powiedzieć, w gotowości operacyjnej. Możemy go sobie złożyć i z nim działać. Zobaczmy jeszcze, co jest w pakiecie z akcesoriami. Tutaj też standardowo z tyłu jest wypisane, co zawiera. Oczywiście jest to malutki statyw, pokrowiec na rekorder, windscreen, czyli taki ochrona przeciwwietrzna, adapter do mikrofonu, adapter do ładowarki i kabelek USB. No, można powiedzieć klasyk, no ale są to elementy bez wątpienia przydatne. No ale dobrze, zacznijmy sobie od zajrzenia do środka. Na początek to oczywiście rekorderek. Tutaj już dłubiemy. O tak, kurde. No. Ok. W pudełku już nic nie ma. I tu mamy zestaw. U góry oczywiście instrukcje i karcioszka 2 gigowa. Nie wiem, szczerze mówiąc, na ile godzin nagrań to wystarczy. Mam nadzieję, że na trochę na pewno. No i tutaj sam rekorder. Dobrze. Rekorder jest niewielki. Mieści się w dłoni. Akurat dłonie mam dosyć duże, no ale i tak widzicie, że nie jest zbyt duży. Jest leciutki, więc nie będzie krępował ruchów, chociaż mam nadzieję, że też jakby nie odbije się to na jego nietrwałości, bo ja jakoś tak mam, że rzeczy, które mało ważą, kojarzę z tym, że się zaraz rozpadną. Lubię jakieś metalowe wzmocnienia. Miejmy nadzieję, że w tym wypadku to nie będzie konieczne. O, dokładnie, już go wyciągamy. Jest plastikowy, z takiego plastiku, który nie jest śliski, czyli będzie fajnie się go trzymało. Tutaj oczywiście wyświetlacz, z boku wszystkie funkcje, łącznie z możliwością wprowadzenia zewnętrznego mikrofonu, jeśli nie chcielibyśmy oczywiście korzystać z tych mikrofonów, które są firmowo zainstalowane w tym rekorderze. No i tyle. Tak on się prezentuje. Tutaj możliwość załadowania go przez USB, kontrola głośności, śmietniczek, tutaj kasowanie, nagrywanie, play do tyłu, play do przodu, cofanie do tyłu. Aha, no i oczywiście też linia wyjścia i głośność. No dobrze, myślę, że tutaj ten temacik już jasno żeśmy sobie przedstawili. Jest bateryjka, no to bateryjka zdaje się z Maxwella. O ile się nie mylę, tak, Maxwella. No, standardowo myślę, że tutaj szału nie ma. Bateryjki to chyba wszyscy wiedzą, jak wyglądają. Instrukcja, zobaczymy, co tam w środku się trzyma. Wszystko oczywiście oklejone logiem firmy Zoom. No, Łosiu, proszę. Proszę mi tu nie popsuć niczego. No i mamy karcioszkę z adapterem, jeśli byłby potrzebny, różne instrukcje i to, co ciekawe, nie jest to jedna zbiorcza, tylko 3 różne. To jest prise main, to nie wiem w jakim języku, chyba po francusku. tu po niemiecku, a tu po angielsku. No dobrze, akurat tam banglam po angielsku, więc dam radę, dobra. No i tutaj takie gadżety, tego czytać nie będziemy. Przelecimy sobie do tematu, który myślę, że bardziej Was zainteresuje niż dokumentacja techniczna firmy. I tutaj sprzęciwa, czyli zestaw akcesoriów. Dobrze. No, rzuciłem. A powinienem wstawić jako dekorację. O, tutaj wstawimy. Wybaczcie chaos, ale dawno czegoś nie nagrywałem. A tutaj znów oczywiście informacja od firmy i zestaw. No, kabel USB jaki jest, to każdy widzi, to myślę, że nie trzeba będzie go nawet rozpakowywać. Najfajniejsza rzecz to jest ten pokrowiec. W sumie myślę, że on będzie najbardziej przydatny z tych wszystkich akcesoriów, może oprócz statywu. No, taki skóra to nie jest jakaś ekoskóra czy coś takiego, ale sprawia wrażenie trwałego. O, tutaj już się ostrość ustawiła. Sprawia wrażenie trwałego, otwierany tak całkowicie z obu stron. O, tutaj coś ciężej chodzi. I tyle. I w środku smyczka, żeby ewentualnie móc go sobie powiesić na szyi. Bardzo fajny gadżet, tym bardziej, że no jest to, można powiedzieć, produkt wyprofilowany, tak więc będzie doskonale się wpasowywał do naszej nagrywareczki. Co my tutaj mamy? Ten uchwyt do mikrofonu. Szczerze mówiąc, ja tutaj, jest to dla mnie tajemnica, o co z tym chodzi. Ale musicie mi wybaczyć, bo jestem bardzo dużym amatorem dopiero takich rozwiązań. Dopiero się uczę, powinienem mieć taką plakietkę. Uchwyt do mikrofonu. No dobrze, będę trzymał. Tutaj statywik. Ale zaklejony, kurczę. Normalnie, żebym nie miał problemu z tym, żeby to otworzyć teraz. Będzie, że śniadanie nie jadłem. No. Zrobimy to sposobem. Jak nie z jednej strony, to z drugiej. O. I super. To jest taki malutki statywik. Bardzo sympatycznie wykonany. Muszę przyznać. Jeszcze tutaj z możliwością ustawiania kierunku. Windscreen, czyli ochrona przeciwwietrzna. Chyba jakoś tak się instaluje. No. Będzie mogło to wejść spokojnie. No tak, no nie będę tutaj zbyt dużo siły używał, żeby czegoś nie popsuć, żeby czegoś nie urwać. Bo jak wiecie, brak mi doświadczenia. Ok. No i tutaj zasilanie. Jeśli chcielibyśmy sobie nagrywać w jednym miejscu i mielibyśmy dostęp do prądu, no to standardowo tutaj można USB sobie wetknąć drugą końcówkę USB do rejestratora i będzie gitara. No dobra, tak słuchajcie, prezentuje się ta zawartość tego można powiedzieć podwójnego zestawu, bo oczywiście jest rekorder, ale także jest ten zestaw akcesoriów. No i to jest kompletny zestaw, który może nam służyć do nagrywania. Ja oczywiście tego Zooma połączę z mikrofonem SmartLav firmy Rode SmartLav+, o którym osoby, które zaglądają na mojego Facebooka, już wiedzą. No i będziemy sprawdzać, jak ten zestaw się będzie sprawdzał w polu, można powiedzieć, przy nagrywaniu różnej maści vlogów i różnych materiałów z terenu. Mam nadzieję, że ta prezentacja się Wam spodobała. Moim zdaniem pakiet jest dosyć kompletny. I szczerze mówiąc, nie mogę się doczekać, kiedy będę mógł go przetestować, jak to się mówi, na zewnątrz, już jakby w praktyce. Więc wypatrujcie następnych filmów. Zachęcam oczywiście do subskrybowania kanału i wrzucania opinii, wrzucania też w komentarzach informacji na temat tego, co chcielibyście zobaczyć w następnych materiałach. Do zobaczenia w następnym materiale albo gdzieś tam w internecie. Cześć!